Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj słuchajcie, zrobimy taki test, którego w sumie na YouTube jeszcze nigdy nie widziałam. Jeżeli obserwujecie mnie od dłuższego czasu, wiecie, że ja nie lubię biegać. Ja mogę robić dużo różnych sportów, ale nie bieganie, na przykład uwielbiam tańczyć. Nigdy tak sama z siebie nie poszłam biegać, na przykład biegam w jakichś takich biegach z przeszkodami albo coś w tym stylu, ale ja sama z siebie tak nie lubię, a stwierdziłam, że sprawdzę to, czy w tydzień polubię biegać i zrobię sobie taki test, że przez tydzień będę codziennie biegać. Ja mam też słabą kondycję, ja podczas biegania się szybko męczę, mam zadyszkę, łapie mnie kolka od razu, także chce mi się pić, także ja jestem tak do biegania średnio nastawiona, nigdy tego nie lubiłam robić, ale stwierdziłam, że sprawdzę, czy jeżeli będę biegać przez tydzień codziennie, jakieś tak małe dystanse, coś w stylu może 4 km sobie będziemy biegać, bo 5 to już jest tak całkiem sporo, 3 to jest z drugiej strony jednak mało, a 4 wydaje mi się, że będzie tak idealnie, więc codziennie będę biegła 4 km, jeżeli oczywiście mi się uda więcej, no to będę biegła więcej, ale mam taki minimum 4 km. Jestem ciekawa, czy mi się to po prostu uda. Co prawda pogodę mamy zmienną, raz jest lepsza, raz jest gorsza. Ja zdecydowanie bardziej wolę biegać na zewnątrz, niż jakbym miała biegać na bieżni, bo mam też bieżnię w domu. Ale jednak będę starała się w miarę możliwości biegać na zewnątrz, kiedy ta pogoda będzie średnia. Dzisiaj mamy niedzielę, a więc od dzisiejszej niedzieli do niedzieli za tydzień będziemy biegać codziennie. Także zobaczymy, czy mi się to uda. Chcę biec właśnie 4 km, tak jak wam powiedziała. No i zobaczymy, czy polubię to bieganie, czy będę miała na początku gorzej, później może troszkę lepiej. Zobaczymy, jak to z tym bieganiem będzie. Jestem bardzo tego ciekawa. Wydaje mi się, że nie polubię, że to jest za mały okres czasu biegania, jeśli chodzi o tydzień, bo to jest mało w sumie. Jeszcze niedawno, słuchajcie, robiłam miesiąc bez słodyczy i miesiąc codziennych treningów. No a dzisiaj robimy tylko tydzień, bo no miesiąca wątpię, żebym wytrzymała codziennego biegania. Także co? Let's do this. Ja się przebieram i lecimy na pole. Ja już jestem gotowa. Dzisiaj jest tak dość chłodnawo, więc mam na sobie taką bluzę spinka i do tego mam zwykłe getry. Założę jakieś po prostu, wiecie, adidasy do biegania, czy coś w tym stylu. Kiteczkę, zaraz jeszcze sobie ją zapnę mocniej gumką, żeby mi nie skakała. Nie będę brała kamery, bo wydaje mi się, że bez sensu. Będzie mi po pierwsze niewygodnie z kamerą biec. Będę brała, słuchajcie, telefon. Z telefonem powinno być mi nieco bardziej wygodnie, ale zobaczymy. Telefon i tak biorę, bo biorę również sobie AirPodsy, więc muszę wziąć telefon. Zobaczymy, przetestujemy też AirPodsy, jeszcze chyba nigdy nie biegałam, może raz biegałam w AirPodsach i zobaczymy, czy wypadają, czy da się je zgubić podczas biegania. A więc co? Lecimy. Okej, ogólnie jestem po pierwszym kilometrze. Jakby to nazwać? Jest ciężko. Ogólnie mam plan taki, że kilometr biegłam i teraz robię marszem 2 minuty. I słuchajcie, potem biegnę znowu i potem 2 minuty marszem. No i biegnę dalej. Także wydaje mi się, że takie spoko rozpoczęcie na razie nie jest źle. Jest 8 minut, także to jest taki średni czas, bo przebiegłam w takim razie 6,5 minuty kilometr. Także to tak średnio. No ale zobaczymy, jak będzie dalej. Tak jak mówiłam, ja mam strasznie słabą kondycję, a że jestem zawiedziona trochę tym. Ale mam nadzieję, że po tygodniu będzie lepiej. W ogóle jak jest pięknie w lesie. W ogóle ja się tak zdziwiłam, bo w sumie widziałam pełno osób na spacerze. Się cały czas oglądam, bo się wstydzę nagrywać. Ale jestem w lesie, także tu za dużo osób nie ma mimo wszystko. Jednak ktoś tam co jakiś czas się pojawia. I powiem wam, że no jest dobrze, jest na razie dobrze i zaraz biegnę dalej, także trzymajcie za mnie kciuki. Moi drodzy, jestem już po swoim pierwszym bieganiu. Jak widzicie, jestem już wykąpana i przebrana. A powiem wam, że jak wróciłam, byłam cała czerwona, było mi tak gorąco, że od razu wskoczyłam pod prysznic, ale przebiegłam 4 km, chyba tam w ponad 30 minut, coś takiego, nie patrzyłam dokładnie, zaraz będę patrzeć sobie na te same statystyki. I powiem, że jestem z siebie zadowolona, naprawdę nie było aż tak źle, bo fajnie mi się biegało z muzyczką, mam nadzieję, że jutro będzie jeszcze lepiej, zobaczymy. No i co? Koniec pierwszego dnia. Dużo nie nagrywam, bo byłam dość męczona, było takie dość męczące bieganie, zobaczymy, jak będzie jutro. Jutro powinno być troszeczkę, chociaż minimalnie lepiej, więc wtedy dla was trochę ponagrywam, a teraz suszę głowę.
moi drodzy, dzisiaj drugi dzień. Ja przed chwilą wróciłam z tripu rowerowego, który chyba miał z ponad 20 km, chociaż nawet 30. No ale stwierdziłam, że challenge to challenge i że biegać i tak idę, a więc teraz wybierzemy się na takie krótkie 4 km, tak jak wczoraj. Zobaczymy, czy dzisiaj będzie lepiej. W ogóle dzisiaj biegam bez słuchawek, bo chcę zobaczyć, jak to jest bez nich, także zobaczymy. No, jestem w ogóle w tych ubraniach, co byłam wcześniej, także nie przybierałam się, bo już i tak byłam, wiecie, zgrzana po całym dniu. Dzisiaj było mega. Wspominałam wam już kiedyś, że nie lubię biegać? No właśnie, to nie lubię. Mamy 1,5 km w 11 minut. Wydaje mi się, że w miarę spoko czas. Zobaczymy, jak wyjdzie dalej. Ja mam chwilę od zapalunku i biegniemy dalej. O 4 km. Usiądziemy sobie tak w słoneczku, ja się trochę świecę, ale nie szkodzi. I słuchajcie, wczoraj dość dobrze mi się biegło, jakoś tak szybko mi to zleciało. Byłam też trochę zmęczona, z racji, że wcześniej byłam już na innym treningu i no troszkę było mi ciężko, ale nie było aż tak źle. Biegło mi się spoczko, miałam co prawda czas krótszy, ale miałam mniejszą prędkość. Na to nie zwróciłam wcześniej uwagi, nie patrzyłam, jak szybko biegnę i tak dalej, dlatego na to nie patrzyłam. Ale jakoś tak dobrze mi się w miarę biegło, ale dzisiaj mi się totalnie nie chce. Jak wczoraj i przedwczoraj mi się jeszcze chciało, to dzisiaj mi się totalnie nie chce. Po prostu nie mam nastroju na bieganie. Ja w ogóle najchętniej bym się położyła w łóżku i spała cały dzień. Jeszcze moja mama dzisiaj urodzinki, także no, ale słuchajcie, zobaczymy. Ja i tak chcę pójść biegać, challenge to challenge. Nie mam zamiaru odpuszczać żadnego dnia. Wiem, że pewnie będzie mi się bardzo nie chciało. Dzisiaj na przykład w ogóle mi się nie chce biegać, ale wziąłam sobie dlatego słuchaweczki, to one mnie może troszeczkę zachęcą chociaż do tego biegania. No, ale my się zbieramy na bieganie. Idę jeszcze po zegarek, żeby włączyć sobie trening. No, to see you. Jakaś masakra. Teraz na 30 sekund marszu. I nie wiem, po prostu już mi się nie chce totalnie, serio. Bieganie to chyba nie dla mnie. Ale no cóż, challenge. To challenge. Hejka, moi drodzy, dzisiaj czwarty chyba. Chyba czwarty, tak, czwarty dzień biegania. I jak wczoraj mi się nie chciało, to dzisiaj mi się nie chce jeszcze bardziej. Serio, była tam jakaś aerozabawka, no nieważne. I słuchajcie, stwierdziłam, po pierwsze jest pochmurno, więc może się rozpadać, dlatego stwierdziłam, że lepszym rozwiązaniem będzie dzisiaj sobie pobiegać na bieżni. A z racji, że ja testuję różne rodzaje biegania, tak jak widzieliście, ze słuchawkami, bez słuchawek, tak dzisiaj będzie bieżnia. Bieżnia to o tyle jest w tym fajne. O, proszę bardzo, ustawię sobie, mam nawet statyw, kaloryfer. W bieżni jest o tyle fajne, że po pierwsze, biegamy po płaskiej powierzchni, po drugie, nie ma ludzi i nikt się nie patrzy na ciebie jak na jakiegoś pajaca, który po 500 metrach się męczy. Oprócz tego możecie sobie oglądać serial. Ja właśnie to będę robić, najprawdopodobniej będę sobie oglądać jakiś serial. Więc słuchajcie, same plusy. Minus jest taki, że ja nie lubię biegać jakoś na bieżni, w sensie serio. Nie odczuwam tego, że jakby mam mniejszą motywację biegania na bieżni, z racji, że nie odczuwam tego, że po prostu robię jakieś kilometry, bo wiecie, jak biegnę w rzeczywistości, to jednak ten obraz, który widzę wszędzie dookoła, mi się zmienia, bo po prostu biegnę w różne miejsca. I to jest właśnie takie trochę dla mnie demotywujące. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, czy ktoś jeszcze tak ma. No, ale spróbujemy na bieżni. Zawsze mówiłam, że ja nie jestem fanką biegania na bieżni. No, ale zobaczymy, może to mi się sprawdzi. Jeszcze jednym plusem jest takim, że wiecie, że jak gdzieś biegniecie w teren, to najpierw biegniecie, a potem musicie jeszcze wrócić. A na bieżni jest to, że sobie przebiegniecie te 5 km bez wracania i... Witam na siłce. Odkładam telefon. But jeden, but drugi. I wbijam się na tą bieżnię. Moi drodzy, przebiegłam 4 km, nie te 4,92 i nie w godzinę. Dlatego, że 4 km przebiegłam dokładnie w 40 minut i ileś tam chyba 40 sekund, coś takiego.
A słuchajcie, te 93 metra i te 20 minut, które tutaj jest, to jest dlatego, że na Speedzie 2 przed chwilą nagrywałam TikToka, którego możecie zobaczyć na moim kanale. Także trochę jest tu źle, ale chciałam wam udowodnić, że rzeczywiście przebiegłam 4 km przez 40 minut, a przez resztę 1 km byłam ustawiona na dwójce i biegłam 20 minut z racji, że nagrywałam tutaj bardzo fajnego TikToka, wiecie, że zatrzymywałam się, przejeżdżałam, szłam dalej i tak dalej, zbieżnią się fajnie, można pobawić. Hejka moi drodzy, słuchajcie, wczoraj nie nagrywałam z racji, że wczoraj dość źle się czułam. Był piątek i słuchajcie, nie wiem, jakoś tak mi bolał brzuch trochę. Tak cały dzień w sumie leżałam w łóżku i nic nie robiłam. Także nigdzie się nie wybierałam, ale słuchajcie, za to dzisiaj biegam. Mam nadzieję, że nie będziecie na mnie źli. Nie będę przeżywać challenge'u jeszcze jeden dzień z racji, że na poniedziałek muszę mieć film. Więc tak naprawdę są nam ostatnie dwa dni, dzisiaj, czyli sobota i jutro niedziela. I wtedy minie tydzień, jednak bez tego jednego dnia, mam nadzieję, że już mi wybaczycie, bo i tak dzielnie biegam, jak na mnie, która nie lubi biegać osoba, to naprawdę wydaje mi się, że to jest dobrze, serio, jest dobrze. No i co, słuchajcie, ja zaraz skakuję na bieżnię i dzisiaj również przebiegamy 4 km, chociaż dzisiaj mam taką średnią motywację, no ale zobaczymy, jak to będzie. No i co, i tyle, mam teraz do powiedzenia, wczoraj nie biegaliśmy, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. A w ogóle dzisiaj jest dość wcześnie z racji, że jest godzina 9:30 i ja idę biegać z racji, że o 13:00 spotykam się ze znajomymi, więc 9:30 troszkę wcześniej wstałam i trochę mi się nie chce, ale no trudno. Także co, idziemy biegać, potem muszę umyć głowę po bieganiu, no i spotykam się z tymi znajomymi. No i jutro chyba raczej nigdzie nie wychodzę, więc jutro tak na chillku będziemy mogli pobiegać gdzieś koło 18:00, coś w tym stylu, także no, ja się zabieram za biegę. Okej, a więc co, jestem już ubrana na siłce, dzisiaj ubrałam taki zwykły sportowy stanik i mam dresy, bo mi się nie chce niczym innym biegać, a tak to przynajmniej będzie mi tak git, będzie mi ciepło, bo tutaj na razie jest chłodno, pewnie zaraz będzie mi gorąco, ale nie szkodzi. No i co, więc dzisiaj nie ma 4 km, a jutro chciałabym przebiec 4,5. Czy to się uda? Zobaczymy. A więc moi drodzy, dzisiaj mamy ostatni dzień. No i co, mam nadzieję, że przebiegniemy 4,5 km. Tak na ostatni dzień chciałabym przebiec 4,5. Nie wiem, czy dam radę, zobaczymy, jak to będzie. Zaraz wskakuję na bieżnię. No i co, bo trochę mi się nie chce, ale no jest ostatni dzień, także dam radę. Dobry dzień. 34 minuty. 4:30. Chciałam 4,5, ale już nie mogę właśnie, jestem spocona, masakra, dobra, zatrzymuję to i idę się kąpać. Jestem cała rozwalona. Hej moi drodzy, a więc ja właśnie skończyłam robić ostatni trening, troszkę odpoczęłam, zaraz idę się wykąpać, ale chciałam w sumie zakończyć już ten odcinek, bo bez sensu go tak długo przedłużać, jak ja pójdę się wykąpać i w ogóle. Dzisiejsze statystyki już tam wam pokazałam, przebiegłam 4 km 300 metrów, tak? I powiem wam, że to całkiem spoko, ale jeśli chodzi o bieganie, to no wciąż go nie lubię, w sensie, no nie, no nie sprawia mi to przyjemności, ja się tak szybko męczę, że hit, serio. No ale zobaczymy, jak będzie dalej z bieganiem, może od czasu do czasu teraz sobie wyjdę. Także co, dajcie znać, czy taki filmik wam się podobał, to będę robiła więcej takich testów. No a my się już widzimy w piątek o godzinie 16:00, także do zobaczenia.